W lipcu Śremski Klub Pétanque gościł blisko 200 miłośników gry w Bule z całego kraju. Przez 2 dni walczyli oni w Śremie o medale klubowych mistrzostw Polski. O klubowy prym walczono w Śremie już drugi rok z rzędu. W zorganizowanych przez Polską Federację Petank i Śremski Klub Pétanque mistrzostwach udział wzięło blisko 200 zawodników z 22 klubów. Przez 2 dni zawodnicy musieli zmagać się nie tylko z rywalami, ale także potwornym upałem, bowiem z nieba lał się żar. Gospodarze zadbali jednak o to, aby ulżyć uczestnikom. W przerwach między meczami można było schronić się przed słońcem pod namiotami, a także schłodzić się, korzystając z kąpieli w polowym prysznicu. Sama rywalizacja przebiegała systemem każdy z każdym, a grano na 3 szczeblach. Gospodarze Śremski Klub Pétanque po awansie z drugiej ligi debiutowali w gronie najlepszych. Rozpoczęli fatalnie. Na dzień dobry przegrali z żywieckim klubem Bule 6-19, a potem polegli 2-23 w konfrontacji z UPKS Bula Łódź. Po tej klęsce wydawało się, że ŚKP będzie miał kłopoty, aby utrzymać się w pierwszej lidze. Na szczęście z lekcji tej Śremianie szybko wyciągnęli wnioski. W trzecim meczu pokonali 19-6 Słowiankę Gorzów. Świetny mecz gospodarze stoczyli drugiego dnia zawodów, kiedy to zmierzyli się z broniącą tytułu ekipą Broen Karo-Dzierżoniów. Mistrzowie sprzed roku wygrali oba triplety, ale we wszystkich 3 dubletach górą byli Śremianie i z 0-8 zrobiło się 9-8. Sytuacja diametralnie się odwróciła i zawodnicy ŚKP zaczęli po cichu myśleć o podium. Zwycięstwo nad Żywcem dałoby im bowiem duże szanse na brąz. Niestety mimo walecznej postawy Śremianie przegrali i choć w ostatnim meczu zgodnie z przewidywaniami nie mieli kłopotów z Jedliną Zdrój, to zakończyli mistrzostwa na 4. miejscu i tym samym utrzymali się w gronie pierwszoligowców. O awans w klubowej hierarchii w 3. lidze przyszło walczyć drugiemu śremskiemu klubowi Buller. Zadanie to wcale nie było takie łatwe, bowiem z 2 5-zespołowych grup premiowani byli tylko zwycięzcy. Po pierwszym, nie bez trudu wygranym 14-11 meczu z Ciechanowem wydawało się, że łatwo nie będzie. Tymczasem reprezentanci Śremskiego Klubu Przyjaciół Petank z każdym meczem grali jeszcze lepiej. W efekcie z kompletem zwycięstw na koncie wygrali rywalizację w grupie A i zasłużenie awansowali do grona drugoligowców. Na zakończenie najlepsze ekipy poszczególnych lig nagrodzono pucharami, medalami, a wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Olbrzymi wysiłek organizacyjny gospodarzy doceniła prezes Polskiej Federacji Petank Violetta Śliż, która dziękowała i gratulowała działaczom Śremskiego Klubu Petank za zorganizowanie wspaniałych zawodów.